Państwu, z tej strony Władysław Kajdan. Witam serdecznie w ostatnim odcinku Palhajs TV w 2012 roku. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu wyjazd naszej szalonej ekipy na koncert do Wrocławia. Wuwunio, sterci już pod bokiem Mizera, Marcinie, czyn honory. Dziękuję Panie Władysławie, witam serdecznie w siódmym odcinku Palhajs TV. Wybieramy się właśnie na koncert do Wrocławia, do klubu Lock-In, gdzie wystąpię ja raz z Mizerem, wystąpi Bero, Szyna, Manifest i ktoś jeszcze, sorry, ale nie pamiętam. A wy sprawdzajcie, jak nam się jedzie, jak wygląda koncert. Yo, pozdrowienia. Ruszamy właśnie w trasę. Oglądajcie, zobaczycie jak będzie. Mietek, nie pij dzisiaj, prosimy się bardzo. Ja mówię Mietek, wy mówicie nie pij. Mietek. Nie pij. Mietek. Nie pij. Ding dong, kurwa. Tankujemy do pełna, człowieku. Hello. Za boginie, ty mnie za gnojka. Bo jesteś dziecinny. Sipy tonga. Tego słuchamy w trasie. Dwa sławy, nowa płyta. Nie wiem, nie orientuję się. Radosna Razastek, produkcja Dulewicz. Polecamy. Cała trasa nasza tutaj po Polsce, czyli 16 stanów świadomości. Jedziemy 16 sobie. 16 województw świadomości. 16 województw, nie poprawiaj mnie, bo ci wyjebę. Wiem, o czym mówię. Dokładnie. Słuchamy sobie dwóch sławów, jest naprawdę bardzo fajnie. Przesłuchaliśmy tą płytę już 7 razy, bo trochę się jedzie do tego Wrocławia. I zaraz posłuchamy sobie ósmy. Polecam, kto nie kupił, to jest policja. A teraz moja płyta. TDK, tylko dla kata. Gotowo, co jest grane. Każdy kiedy siedział. Siódmy odcinek Palhajs TV. Jesteśmy już we Wrocławiu. Zaczynają się zaraz koncerty. Z nami są pierwsi artyści, z którymi rozmawiamy. Panowie, przedstawcie się, skąd przyjechaliście. Michał ze Skierniewic. Jarek ze Zduńskiej Woli. Panowie, bo zawsze Szyna chce być sam, wreszcie go namówiłem, żeby wziął hype-manów swoich, kurwa. To jest, kurwa, gościu ma dwóch, ja mam jednego. Ciężko, kurwa, mi go utrzymać, a ma dwóch. To jest dopiero hardcore. Teraz przed Państwem znany wszystkim producent, Manifest. Powiedz, skąd przyjechałeś, czym się zajmujesz, jaki masz ulubiony kolor? Przyjechałem do Was z Warszawy. Mój ulubiony kolor to czarny, jak widać. Co mogę powiedzieć? Jestem młodym, początkującym, pięknym producentem. Bero, znany wszystkim, oraz jego hype man. Panowie, co tam u Was dobrego słychać? U mnie wszystko dobrze, wiesz, tak. Wszystko się kręci powoli albo szybciej, ale wszystko się zgadza. No może nie wszystko się zgadza. To zajebiście, wszystko zapierdala. Koncerty się zgadzają. Dużo gracie? Sporo. Panowie, przedstawcie się szerszej publiczności. Ogląda Was w tym momencie, kurwa, blisko 5 milionów ludzi. Więc, kurwa, naprawdę zastanówcie się i ładnie przedstawcie się. Co robicie, kim jesteście, skąd jesteście? No to Fonopem, CHT. CHT. Jesteśmy z Wrocławia, konkretnie z Nadodrza. I robimy rap. Przyjacielu, mój drogi Krzysiu, już kiedyś rozmawiałeś ze mną, teraz czas na, kurwa, na rewanż. No, role się odwróciły, teraz ty rapujesz, a ja prowadzę telewizję. Widzisz, no, zawsze się zmieniają. Nie rapuję. Nie rapujesz? Myślałem, że rapuję. Nie. Cały czas jesteś w trasie, koncerty co weekend, wiesz, ale jestem PB. Puszczacz bitów. Aha, rozumiem. No to bardzo fajne, właśnie. A nam też będziesz puszczał bity? Jeżeli się dogadamy, możemy popuszczać. Przed Państwem MBCZ, tak samo jak gra, reprezentant Łodzi. Widzisz, musieliśmy pojechać do Wrocławia, żeby pogadało dwóch kolesiów z Łodzi ze sobą. Widzisz? No to nie? Ciężko się bardzo spotkać, chyba w naszym mieście bardzo. No wielkie miasto, kurwa, wielkie. Tak? I po raz kolejny przed Państwem Marek Mizer, który jest drugą po Katarzynie W maskotką naszej telewizji. Jest prawie w każdym odcinku. Prawie każdy. Już naprawdę chyba wszystkim się przejadł. Niedługo otworzycie lodówkę i tam też będzie Marek. Zajebiście. No czuję się z tym zajebiście, naprawdę. Czuję się w pewien sposób spełniony, ale... Super. W tym tygodniu chcielibyśmy wejść do studia, jutro skończyć i może pojutrze będzie. Zajebiście. A tematycznie ulica, dziwki, zioło, czy wszystko? Koks, stary, tylko koks. Tylko chrześcijański rap. No to kokaina jakoś mi się tutaj gryzie trochę. Jara nastawiara po prostu, stary.
Z Szyną ostatnio dużo gadałem, z tobą wcale, my się jeszcze wtedy żeśmy nie znali, bo Szyna cię do Warszawy nie zabrał, bo jest chujem. Kiedy ta twoja płyta w końcu? 11 styczeń. Podobno. Jaki to dzień tygodnia? Nie mam pojęcia, ale chyba czwartek. To nie sprawdziłeś datę, kiedy wychodzi twój pierwszy legal? Nie, no wiesz, stary, jakby nie jestem przesądny. Wyjebane, wiadomo. No wiesz, no siedzi się w domu, śpi do 12, potem się napierdala rapy, potem idzie spać, śpi do 12, napierdala na Facebooku i znowu napierdala rapy. Potem Xbox, Facebook, Roxapel, Xvideos i znowu rapy, kurwa. Super. Który numer jest twoim ulubionym? Jeszcze jest prawdziwy. I dlaczego ten ze mną? No ten z tobą to lubię, bo z tobą, nie wiesz, ale jeszcze nie sprawdzałem szyny. Ale ten numer ze mną na spacerze za mną jest zajebisty jest. Nie zaprosiłem cię na spacer, ponieważ bardzo szybko chciałem tą płytę nagrać, a na każdą następną jesteś dożywotnio zaproszony, więc nie pierdol, Marcin. Poza tym, ty sam powiedziałeś, że na poważne tematy się nie dogrywasz, a tam były same kurwa poważne, rozkminkowe tematy, więc stwierdziłem, że nie będę ci obrażał zaproszenie wioł. Jakaś ciekawa anegdota z waszych koncertów, jakaś rozdruba w hotelu, bieganie na bosaka, kurwa. Kiedy? Może się wypowiedzieć. Anegdotka? Kurwa, nie pamiętam. Nie pamiętasz? A było coś? No nie rozpierdoliliście hotel, ktoś rozjebał gabloty, no kurwa, panowie. Nie, wiesz co, było parę takich fajnych historii, nie wiem, no nawet wczoraj, kurwa, było grubo, bo, że tak powiem, jeden kolega się zmógł i rzygał przez balkon na samochód, także no na przykład wczorajsza. Na wasz samochód? Nie, na szczęście nie. A no to stał obok. Marek, jaka jest twoja ulubiona planeta w Układzie Słonecznym? Pluton. Dlaczego Pluton? Radioaktywny, no. Super. Chcieliby w końcu stracić dziewictwo na jakimkolwiek fejmie i dlatego jeżdżą za mną. Może im dzisiaj pyknie na przykład, jeśli spotkają odpowiednio dać panom albo na pierdoloną dziewczynę, nie? Tak, z Rawiczem się włącza nie wiadomo kiedy. Tak, tak. Nie wiem, nigdy nie byłem Rawiczem. Ja byłem, pozdrawiam. Byłeś Rawiczem? Artur, byłem, Artur. Fajnie się Artur. Ale nie było jeszcze tego, nie? Było 2-3 lata temu. Aha. Ja chciałem pozdrowić moją byłą dziewczynę, chciałem powiedzieć, że będziesz to oglądała. Naprawdę widzę, że bardzo tęsknię, cały czas mi cię brakuje. Płacz sam po nocach, a tak naprawdę to jeb się, wyjebane mam na ciebie, dziękuję. Dołączam się do życzeń, maleńka. Super. Pozdrawiam Marcina Wuwunia. Zaraz będziemy grać, frekwencja jest umiarkowana, ale liczymy... Zajebiście jest w chuj, co ty pierdolisz? Jak jest zajebiście w chuj? Co ty pierdolisz w ogóle? Swój ludzi. Dobra, cięcie. Ile ludzi przyszło? 500. Super. Zajebiście. A na wasze koncerty ile osób przychodzi? No masz tak kurwa u siebie na koncercie, jeden z drugim kurwa? Byłem tu po to, aby się najebać. Nie ma przebacz, trzeba wlewać. Weź nie przysypiaj, kurwa, przestań ziewać. Toczy się impreza, trzeba rezać. Padłem tu po to, aby się najebać. Nie mogę się zatrzymać, muszę biegać. Kiedy jestem porobiony, to lubię sobie pośpiewać. Dziś się najebiemy na medal. Mieciu? Miepi! Mieciu? Miepi! Mieciu? Miepi! Dziękuję bardzo. Jesteśmy już świeżo po koncercie, tutaj mój największy fan we Wrocławiu. Psycho. Zakładał kominiareczkę. Pokaż mi, jaką masz kominiareczkę. Sprawilna. Widzicie, kurwa, masz takie kominiarki, kurwa, jeden z drugim. Palił hajs. Coś jeszcze możesz pozdrowić dziewczynę. Tutaj pozdrawiam moją dziewczynę, prawda? Propsy. Też pozdrawiamy. Bez palca na żytek. Też pozdrawiamy dziewczynę twoją. Lubiwczaka, ty na dziewczynę Lubiwczaka. No jasne, że tak. Tak? No. Z ciebie. No to dzięki mnie. Dzięki to. Co tam kolega u ciebie, słuchaj? Kiedy płyta? Jeszcze nie wiem, kurwa, zapoznałem się właśnie z kolesiami z Łodzi, kurwa, pierwszy raz wystąpiłem, miałem mikrofon w ręce, kurwa, biło mi serce na maksa. No i nie powiem ci nic o płycie, bo nigdy w życiu nie wyjdzie, kurwa, chyba że jakaś, kurwa, jedna, kurwa, wiesz, schowana w kieszeń, kurwa, żeby pokazać kiedyś komuś. Jeszcze tego pana chcę mieć pachać, Stefan. Kolejny mój psychofan, ile przejechać kilometrów na mój koncert? No 130. A widzicie, kurwa, a jednak można, ja przejechałem 230, kurwa. A na drugi raz jedne jeszcze więcej. No, kurwa, w Londynie. No to chuj, to samoloty zapierdalamy, kurwa, nie? A wy jesteście dziękuję wam bardzo za przybycie, naprawdę było mi bardzo miło. I tym moim akcentem kończymy tą część Polhajs TV. Pozdrawiam wszystkich, przede wszystkim Katarzynę W. No to niekoniecznie, kurwa, niekoniecznie. Co, umyć auto? Marek, nie śmiej się. Nie wsiądziesz, jak taki będziesz upierdolony. Bumier. Maszyna. Oglądasz to pewnie, kurwa, i żeś, kurwa, pojechał do domu w koncercie jak szczur z płonącego statku, człowieku, kurwa. Nawet się nie pożegnałeś. Już nie będziemy się kolegować.
Moi kochani, witam was serdecznie. W sumie jest już po świętach, ale jeszcze przed Sylwestrem, więc mogę wam złożyć życzenia. Życzę wam prawilnych świąt oraz prawilnego 2013 roku. Życzę wam dużo zdrowia, żeby wątroba pozwalała wam bawić się tak jak najbardziej lubicie. Życzę wam dużo hajsu, żebyście mogli go palić. Wszystkim prawiczkom życzę, żeby w przyszłym roku zmienili swój status na pimpa i w końcu to zaliczyli. A wszystkim panienkom, które mają pajęczynę między nogami, życzę, żeby w końcu tę pajęczynę ktoś zerwał. Jeżeli chodzi o mnie, mogę wam obiecać, że w przyszłym roku damy wam znowu dużo chorego gówna, nowych kawałków i już na walentynki będzie nowy klipik od nas, więc czekajcie cierpliwie. I to chyba wszystko. A, życzę jeszcze Mietkowi, żeby w przyszłym roku uporał się ze swoim nałogiem i wyszedł w końcu z alkoholizmu. Mieszku, w przyszłym roku nie pij. Święta w tym roku u nas w kraju nie są zbyt fajne, ponieważ nie ma śniegu, więc teraz specjalnie dla wszystkich uruchamiam śnieg. I właśnie w tym momencie śnieg jest posypany. Wesołych świąt! Dziewczynko i chłopcze, buziaczki, widzimy się w następnym odcinku Palhajst TV. Cześć! Również przyłączam się do życzeń Wowunia i życzę Państwu udanej imprezy sylwestrowej. Do zobaczenia w przyszłym roku.